Kiedy kilka lat temu stworzyłem ten kanał, moim celem było zamieszczanie tutaj filmów, które mogą być dla Was jakąś pomocą, inspiracją albo wskazówką w problemach związanych z alkoholem. Dziękuję Wam za Waszą aktywność, za Wasze komentarze i wpisy pod moimi filmami. Zaręczam, że czytam je wszystkie regularnie, natomiast nie zawsze mam możliwość na nie odpowiedzieć. Ten film jest taką próbą zadośćuczynienia, nadrobienia tych zaległości. Zapraszam do obejrzenia moich odpowiedzi na Wasze pytania i komentarze zawarte pod moimi filmami. Jeden z filmów, który wzbudza najwięcej Waszych komentarzy, a więc chyba największe zainteresowanie, jest film poświęcony fazom uzależnienia od alkoholu. Ozzy napisał: ja niestety do dziś znajduję się w tym bagnie. Ech, też coś z tym zrobię, bo już nie czuję się na siłach, żeby to kontrolować. Ozzy, jeśli jesteś osobą uzależnioną, to taka osoba nie ma możliwości powrotu do kontrolowanego picia. Jest też dobra wiadomość. Nie będziesz nigdy kontrolował swojego picia, natomiast możesz nauczyć się kontrolować swoje trzeźwienie, swoją abstynencję. Ozzy dalej pisze: no tak, lecz strach wytrzeźwieć. Ja pracuję niby normalnie u brata na budowie. On toleruje moje wybryki, na przykład nie pojawienie się w pracy czy przyłapanie mnie na piciu w pracy. Niby chciałbym przestać i zawsze mam zamiar w piątek po pracy. Myślę, 2 dni odchoruję, no i jakoś to będzie. No ale przychodzi sobota. To wiadomo, weekend to można, a w niedzielę na kaca. Co tam? I okazuje się, że nic się nie zmienia. Poniedziałek człowiek roztrzęsiony wypije od rana piwo i setkę, ćwiartkę do pracy i można latać po rusztowaniu. Inaczej człowiek by się rozpadł. Ech, zabrałem się nawet za nagrywanie hip-hopu, nawet mi to wychodzi, bo kocham tę muzę. No ale oczywiście, przy alko. Ozzy, nie wiem, czy twój brat chce tobie pomóc. Myślę, że on w pewien sposób pomaga ci pić, ponieważ pomaga ci uniknąć konsekwencji wynikających z twojego picia. Chroni cię, pilnuje. Jak powiedziałeś, toleruje twoje wybryki, nie pojawianie się w pracy czy przyłapanie na piciu w pracy. A więc on tylko teoretycznie chce tobie pomóc. Z drugiej strony to, co mu piszesz, bardzo wyraźnie wskazuje na to, że nie masz kontroli nad swoim piciem, a więc patrz post poprzedni. Chciałbyś przestać i masz zamiar w piątek po pracy, ale nie jesteś w stanie nie pić. Jeśli wypijesz trochę, nie jesteś w stanie się zatrzymać. I potem sytuacja cały czas się nakręca. Natomiast nie wiem, co odpowiedzieć na temat twojego hip-hopu. Myślę, że jakiś rodzaj twórczości zawsze każdemu z nas jest potrzebny. Natomiast czy zawsze to musi być po alkoholu? Paweł napisał: wiem, że życie jest jedno. W tata jest problema z alkoholem i to są straszne rzeczy. Kłótnie, stan marności w rodzinie, w mamy, we mnie, w babci. Była emocjonalna zależność od niego, ale dali radę. To tata problemy i nie żałujemy za nim, bo to jego problemy alkoholiczne. Dlatego żyjemy teraz lepsze. Myślę, Paweł, że twój łamany polski wskazuje na to, że oglądałeś ten film gdzieś za granicą. Natomiast piszesz o bardzo ważnej rzeczy. Jeśli nie jesteście w stanie pomóc osobie pijącej, możecie podjąć decyzję o waszym odejściu. Wasze życie, nie wiem, czy będzie wtedy lepsze, może być spokojniejsze. Ale warto na początku postawić jakieś ultimatum, warto pomyśleć o jakiejś interwencji kryzysowej po to, żeby namówić tą osobę do picia. Natomiast nie jesteście osobą pijącą, jesteście sobą. I to on, alkoholik, powinien podjąć decyzję o swoim leczeniu, nie wy. Martens Daniel napisał: to nie jest łatwe, raczej mnie to przerasta. Jeśli problem ciebie przerasta, to znaczy, że może jest czas, abyś porozmawiał z jakimś specjalistą, abyś zastanowił się, co się dzieje. Bo jeżeli nie jesteś w stanie sobie z tym poradzić sam,
Co musi się stać, żebyś sięgnął po jakąś pomoc? To my pisze, wszystko jest w głowie, tylko samemu da się to zmienić. Tak, zgadzam się. To tylko my możemy sami decydować, ok, ja dzisiaj nie piję. Chociaż czasami wielu z was będzie potrzebowało w tym wsparcia. Ale wszystko zaczyna się w głowie. Fikret Garik napisał, muszę przestać pić. Wcale nie, nie musisz przestać. Możesz nadal pić, możesz chlać, możesz stracić życie, zdrowie, pieniądze, rodzinę. Myślę, że warto, żeby po prostu się zastanowić, musisz przestać pić, czy chcesz przestać pić. Rob Odrodzony napisał, najgorsze jest uświadomienie sobie, że jest się osobą chorą i że ta myśl, że będzie się chorym do końca życia. Tak. Jeśli jesteś osobą uzależnioną, musisz z tym nauczyć się żyć. Ale to jest troszeczkę tak jak z cukrzycą. Jeśli wiesz, że masz cukrzycę, możesz pilnować swój poziom cukru, możesz robić różne badania, możesz codziennie sprawdzać swój poziom cukru glukometrem. Jak trzeba, musisz brać insulinę. Dopóki nie wiesz, że jesteś chory, nie wyleczysz się. Jeśli wiesz, że jesteś osobą uzależnioną, jesteś alkoholikiem, alkoholiczką, to dzięki temu dopiero możesz coś z tym zrobić. Możesz zacząć się leczyć, możesz wdrożyć jakieś kroki. Ale też znając swoje objawy uzależnienia, możesz się przygotować na przykład na to, że głód może kiedyś wrócić i będziesz wiedzieć, co masz wtedy z nim zrobić. Katarzyna Dudek pisze. Na początku są wzory z domu rodzinnego, później są problemy z pracą, z rodziną, pracą. Uzależnienie dalej działa. Jeśli człowiek chce coś zmienić i zrozumie swoje zatrucie, to podejmuje walkę o swoje życie. A jak nie, to ginie w nałogu i zostaje w końcu przestępcą albo bezdomnym. Nie chce? To skorzysta. Nie można zmusić alkoholika oprócz sądowego nakazu leczenia do podjęcia leczenia odwykowego. Kasiu, częściowo masz rację, że są wzory z życia rodzinnego, problemy z pracą, rodziną i uzależnienie nadal działa. Natomiast nie zawsze uzależnienie zaczyna się od wzoru z domu rodzinnego. To jest tylko jedna ze ścieżek dojścia do uzależnienia, do alkoholizmu. Myślę, że z mojego punktu widzenia, z mojego doświadczenia i tak jak ja na to patrzę, uzależnienie i alkohol albo jakikolwiek środek odurzający może mieć wpływ z waszym trybem życia. Niektórzy piją dlatego, żeby lepiej zasnąć, inni żeby się uspokoić, inni żeby dodać sobie otuchy, żeby pozbyć się nieśmiałości. Są różne powody. Alkohol te powody na początku okłamując łagodzi. Człowiek staje się gadatliwy, człowiek staje się odważny, natomiast w konsekwencji wraca się do punktu wyjścia. Ale nie zatrzymuje się wtedy, tylko nawet cofa. I alkohol jest przyczyną, wtedy zaczyna być przyczyną problemu z rodziną, pracą. Słusznie mówisz, Kasiu, że jeśli człowiek chce coś zmienić i zrozumie swoje zatrucie, to podejmuje walkę o swoje życie. Natomiast czy zawsze staje się przestępcą lub bezdomnych? Nie. Istnieje wielu alkoholików na świeczniku, którzy nie są przestępcami, nie są bezdomnymi, ale piją. Myślę, że nazywanie alkoholikami, alkoholików przestępcami bezdomnymi jest dużym uproszczeniem. Też nie zgodzę się z Tobą, że nie można zmusić alkoholika oprócz sądowego nakazu leczenia do podjęcia leczenia odwykowego. Polskie przepisy są takie, że brane są pod uwagę koszty społeczne, także Komisja do spraw rozwiązywania problemów alkoholowych może nie zająć się osobą, która jest dorosła, nie ma dzieci. Jeśli jesteś sam, dorosły, pij ile wlezie, chlej, zapij się na śmierć. Komisja może zobowiązać do podjęcia leczenia odwykowego przede wszystkim wtedy, kiedy w rodzinie zagrożone jest dobro dzieci. Wojtek Podmokły pisze, trzeźwieję od 7 miesięcy, teraz te słowa są mi przejrzyste i jasne. Jak dobrze uświadomić sobie, jak niewiele brakło, aby się całkowicie zatracić w tej betoniarce, a zarazem jak miło jest znowu zrozumieć, jakie życie jest piękne. Po prostu trzeba pokochać trzeźwość. Zaraz potem pisze,
Miałeś rację, dziś po 2 latach trzeźwości świat jest jeszcze piękniejszy, a szczęście nabrało innego sensu. Wojtek, zgadzam się, że dopiero po czasie, w miarę trzeźwości, w miarę abstynencji, pewne słowa stają się przejrzyste i jasne. To wymaga czasu. Można powiedzieć, przesadzam troszeczkę, ale użyję takiej alegorii. Nie jesteś w stanie odczyścić samochodu zwykle za pierwszym razem. Musi trwać. Ten proces musi trwać. Jeśli piłeś czy piłaś bardzo długo, wiele lat, to dojście do zupełnie trzeźwego myślenia, do abstynencji może też potrwać. Ale z czasem twój wzrok się wyostrzy i będziesz więcej i lepiej dostrzegać rzeczywistość. Tylko wymaga to czasu, ale przede wszystkim wymaga to na początku twojej własnej decyzji. Mam nadzieję, że moje odpowiedzi w jakiś sposób zaspokoiły Waszą ciekawość. Czekam na Wasze pytania, komentarze i zachęcam do subskrypcji mojego kanału. Pozdrawiam i do zobaczenia.